Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, przejdźmy do Piotrka Pierzchały. Piotr nas się już spodziewa, ale myślę go tak troszeczkę z zaskoczenia. Piotrek, wiemy, że buduje nowy gojemnik, a właściwie przebudowuje. Dzień dobry, witam cię Piotrze. A co ty tu robisz? Bierzemy cię jak zaskoczenia, powiedz nam, co działasz? I czy nie za późno trochę? Za późno, dobrze mówisz. Za późno. Ktoś Pierzchała porobił. Powiedz nam, co to za przebudowy, co za przeróbki? Gdzie z kamerą do tego bajzu? Dzień dobry. No co, no muszę to przerobić, bo te rozłączone gojemniki to była paranoja, nie? Mhm. Przychodziły z treningu, samiec weszedł do złej dziury, bo one w cugu, nie? Czy będziesz robił już po prostu jeden ciąg gojemników? Jeden ciąg. Tu woliera z takim dużym lądowiskiem, anteny pod spodem, tam jest wylotka, na 2-3 dziury zobaczymy. Ale to wszystko po to, żeby chyba samicami tylko przejść na samice. Samce z tyłu na wolierach, tam gdzie siedziały samice. Po prostu robię wygodnie dla siebie. Chociaż tak jak mówię, no wyobraźnie Pierzchały nie zna granic, nie? Okej, okay, a pytanie, czy nie za późno trochę? Za późno, no. Jak się chodziło i się grzebało po jajkach, kurczę, w październiku zamiast robić. Jak było ciepło, no to trzeba było w te mrozy robić, nie? Okej, okay, ale my mamy dzisiaj niedzielę, kiedy to nagrywamy, a Piotrek mimo niedzieli i tak ciśnie, nie? No nie ma wyjścia, nawet mam rozchód nie połączony, bo no muszę to zrobić, nie? Tak myślę, że do 10 marca zostaną przeniesione, samice zaczną oblatywać, a polecę tylko albo z jajek, raz naniesione jajka na pierwszy lot i zabrane jak przyjdą, albo w ogóle nie będę miał, tylko do samca. Zacznij od razu trenować, nie? Rozlatam je i zacznij trenować, nie? A powiedz mi teraz, jakby tam widzę, że pleksy kryjesz? Tak, poliwęglanem, nie? Komorowym. Okej, okay, ale tutaj wszędzie będą pełne ściany, tak? Nie będziesz dał siatki, nie będziesz robił to w formie woilery. Siatka i zaciemniająca już jest kupiona. Mhm. No i co, no samice na rusztach, folierki, pełna podłoga, tu gdzie wchodzenie. I główne łażenie temu, że no ja chcę je karmić koło nóg, nie? Okay. Chcę już, no po prostu chcę co oblot sprzątać, wypalać. Tutaj tak podpatruję, bo tu masz płytę, ale będziesz dawał pewnie panele na to. Nie, panele to mam takie, muszę tu zrobić szuflady, wiesz, tu gdzie jest kraty wema. A, wiem, okej. Okay. I muszę to jakoś złapać, żeby to jeździło po szersze, nie? A, czy zostaje... samemu to jest ciężka robota, nie? No tak, to prawda. Jakbym się wziął, tak jak mówisz, w październiku, no to z palcem w D, nie? To pomalutku, ale za dużo tego człowiek ma wszystkiego na głowie. Dokładnie. Nie wiem, ja to sam robię, no. Nie wiem, ile mnie to wyniosło, tak? Pi razy drzwi, 3 koła. Mhm. Po pierwsze, nikt by mi nie przyszedł zrobić za te pieniądze. Po no drugie, tak, wiadomo też. Bo to jest, no to jest, kurczę, dostawka, nie? Mhm. A oni robią ściana i gotowe, nie? I jak rozumiem, bo no to jest zabawy teraz, nie? No tak, tym bardziej, że tutaj musi się wszystko da wpasować, tak? Tam mamy skosy, mamy dachy. Łączenie dachów i tak. Cała obróbka jest taka nietypowa, wszystko tutaj jest takie nietypowe, nie? No nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy, czy im się spodoba, nie? Samice no tak. Są na gojemniku tu młodym, nie gotowe, 90 chyba pi razy drzwi, sami z lotu. Więcej mi tak to jest za dużo gojemni. Nie wiem, zobaczymy. Kiedy planujesz zakończyć inwestycje? No mówię, do 10 marca musi to być na zicher zrobione. Okay. Jak coś to biorę wolne, bo teraz ma być ten tydzień pogoda, bo w tych mrozach to już też mam dość. Bo tylko poszedłeś pół godziny i ręce zmarznięte. Ale trzeba to skończyć. Nie? Jak tego nie skończę, no to jest... Ale dzisiaj mam pogodę przepiękną, więc... No, ale to już jest porobione. No. Jak żeśmy zaczęli robić, to jeszcze pewnie gołębie jakieś na aukcję chcecie. No, no myślę, że na pewno. No, zobaczymy, co tam jest. Na pewno tam nie ma gołębi, ale zobaczymy. Może coś tam się wynajdzie. Okej, okay, a powiedz mi, w obecnym okresie u Ciebie jak wygląda hodowla, jak to u Ciebie przebiega, suplementacja, karmienie, co ja teraz? Ja to, co mówiłem, tak cały czas robię, nie? Zioła wymieszane wszystkie z Centrum Zdrowia Gołębi. Mhm. Raz, dzisiaj będę miały propolis, jeszcze nie zrobiłem, no to możemy iść tam, zobaczymy jak ja to robię. To nie ma tajemnicy, ja po prostu chlust propolisu rocznego, dwuletniego, mam porobionych słoików na karmę. Czekam aż to odparuje kilka godzin. Powinno być wczoraj zrobione, ale nie zrobiłem.
No i co, no, poszczepione gołębie po kuracji na salmonelle długiej. No i lotników nic nie robiłem. Rozpód ma zrobiony, rzęsiska. Dam jeszcze przed puszczeniem pary tak z tydzień czasu, bo ja tak może 10 jak skończę to, no to zacznę się zajmować rozpłodem. To im dam jeszcze na koksydiozę w ciemno, a lotniki to pojadę do mojego weterynarza Adama Lorenza przebadać i wyślemy do laboratorium, czy nic nie mają. No nie wiem, no na wariackich papierach, nie? Okej. Okay. W tamtym roku w B kategorii byłem chyba 60 któryś w Polsce, ale nie wiem, czy se polepszy, czy se pogorszy, zobaczymy, nie? No przede wszystkim my patrzymy na te gołębniki jako wygodę, nie? Dla nas, nie? No tak, bo to ma być wygodę dla hodowcy, nie? A gołębią nie ma różnicy, nie wiem, blacha, no blacha odizolowana, też kryje dach, dachówka najlepsza, no ale dachówka ciężka, ja na taką, nie, na taką konstrukcję, ja tymi gątami kryję, no ja uważam, że to nie ma różnicy, no gołąb zdrowie, jak go utrzymać i tu jest problem z wilgocią, no i tyle. No, no tak, bo tu mam takie warunki, że praktycznie masz za różne pole, nie? No, to cały czas jak ja dzwonię do kolegów, to oni oblatują, a ja siedzę na kawie i czekam, aż mgła zejdzie, bo nie idzie tych gołębi w ogóle oblatywać, bo zaraz są mokre, nie? Nie wiem, no zobaczymy, nie? Myślałem długo, jak to zrobić, no może będzie dobrze, może gdzieś źle. Zobaczymy, albo na tych kratach będą siedziały, albo na kraty wysypę piłki, nie? Żeby się nie łączyły, nie? Ale w tamtym roku tam może na tych wolierach, co z tyłu były, siedziały, no to nie wiem, może dwie samice się łączyły. Okay. Także nie miały jakiegoś. I tak samo przed sezonem miały raz jajka tylko, niektóre tam miały po młódku. Ja nie przeżywam tego, samce są wpuszczone, wypierzone też fajnie. Albo odpalę samce, to tam szkoda, tak 20-30 samców to szkoda, żeby siedziały. Bo najlepszy w B był taki Nosek, go nazywam. On jest po samcu od Erka Ślustaczyka z Werkamenów i na bazową minie. No i to był, ile to, 5-letni samiec, a miał najlepszy kofi w B, nie? No najlepszy miała roczna samica, wnuczka do starej bazowej i do starego, ale nie była w 50, nie? Ale ma fajną wyjściówkę, zobaczymy, co będzie to dawało. No już czas łączenia, to co mogę powiedzieć, ja już to zaoperowałem sujki, a tają mi już się dobierają w pary, to ja już wiem, że jest czas parzenia gołębi. To jest to, akurat się one zawsze dobierają, jak już nie ma potem zimy, nie? A co będzie, zobaczymy. No nie wiem, roboty ogromne. Fakt jest taki, że chcę zrobić tamte dwa przedziały, nie? Drzwi już mam, kolega mi spawa, to zrobić dwie szuflady i zaciągnąć siatkami, no i zrobić tą wlotkę, nie? No to jest dwa dni roboty, nie? Jak wybiję to gąbę. Jakoś damy radę, nie? Życzymy ci powodzenia. Trzymajcie kciuki. Tak jak mówiłem, zrobimy karmę. Propolis zrobiony przeze mnie, własnoręcznie. Data, żeby nie było, 18 rok. 3-letni. No, trochę sobie poczekał. Pięknie się napić tam. Człowiek był sztywny. Mieszamy im. Dobra, i powiedz mi, co to za mieszanki mieszasz? Okej. Odtłuszczająca premium z Flornasa. Czyli taka przed rozlatywaniem. Raz. Moja podstawowa lotowa ekskluzyw. Raz. I proteiny wdowce bez kukurydzy. Wszystko oczywiście Flornas. Tu inne. Karmy nie ma. Zajebiście lekka. Ludzie powiedzą, że ma pieszkała brudne wiaderko, ale to widać, że coś daje, nie? No i ja wyprosta, nie? Okej, bez jakiejś miarki, po prostu na oko. Miarki. Chodzi o to, żeby było wilgotne ziarno. Nie pływało, ale wilgotne. I żeby się to zostawić, żeby tylko alkohol wyparował. Ziarno wypije to, co tam rozpuściliśmy, czyli wartości skitu pszczelego. I powiem szczerze, jak daje to trzeci rok z rzędu, tylko że nie teraz przychodzi sezon i ja pierwsza się włączył, trzeba dać propolis, tylko ja to daję cały Boży rok, nie? Dlatego widzicie, no słoiki z 18 roku, ja mam tego narobione, jak siada, no to kupuję, nie wiem, od chłopaków, co robię, dobry wimberek, spirytus, kupuję 5 litrów, kupuję kilogram i robię, nie?
to u mnie chłopaki wszystko wiedzą, nie? To, że nie działa i oni też mają problemy, nie? I powiem szczerze, że co roku przedtem wysyłam do dwóch laboratoriów niezależnych ze 2-3 wymazy gołębi i nie ma grzyba, nie? Ale coś za coś, nie? To też nie jest tania, wychodzi, bo teraz jest wszystko już coraz do góry i kit. Widziałeś kiedyś, nie tylko, że wyprodukowałem takiego słoiczka jednego? Jeszcze raz? Myślałeś kiedyś, jaki jest koszt mniej więcej takiego, takiej produkcji? No co, kit teraz masz 4 dychy, nie? 100 gramów. 4-5 dych, zależy jak kupisz, nie? Może niekiedy taniej, no. Do tego pół litra spirytusu i ćwiartka wódki, nie? Tak, żeby był 70%, musi być 70%, nie? Bo powyżej 70% traci swoje... zabija właściwości kitu, nie? Jest taka wilgotna, nie? Czyli jest to wilgotne, to se postoi tam załóżmy do 16. Odparuje alkohol i w głowę. No i tyle. I na to jakieś posypki dajesz, tak? Nie, na mnie dawno nie daje nic. A, no to już nie leci potem nic. Jadę z koksem raz w tygodniu drożdże. Piwne, wszystkie posypki. Wszystkie posypki mam zmieszane, a raz w tygodniu daję olej. Lniany mam, załóżmy, kolega mi załatwia. I daję minerał z waksa. To sobie mogę zwolić. Jest płomień. No i tyle. Słoma naszykowana. Tata łączyć, nie? To ten gołębnik robić, łączyć. Boże, człowiek ma tyle na głowie, że... Pozdrawiamy hodowców.